Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4. Na ostatnim odcinku mówiłem wam, na ostatnim odcinku z trybie Fortnite mówiłem wam, że musimy zrobić specjalne spotkanko. I właśnie minuty przed odpaleniem live'a mówię do was teraz, że będziemy starać się spotkać w Forza Horizon w trybie Eliminator. Robiąc to w ten sposób, że w tym samym momencie klikamy wyszukaj mecz eliminator i zobaczymy, czy uda nam się wszystkim razem dołączyć do trybu Fortnite i zrobić zlot w trybie Fortnite. Są duże szanse, że to się uda, bo będzie nas bardzo dużo na live'ie z Forza Horizon 4 i no... Możliwe, że jak dużo osób kliknie wyszukaj mecz, to spotkamy się w trybie eliminator, gdzie jest maksymalna ilość graczy, chyba 75 sztuk, nie? To słuchajcie, sprawa wygląda tak. Ja wiem, że już mnie oglądacie, wiem, że już jesteście, wiem, że słuchacie, to słuchajcie uważnie. Razem wyszukujemy mecz i potem jedziemy w jakieś konkretne miejsce na mapie i spotykamy się tam w eliminatorze. Także odpalajcie Fordze, to jest bardzo ważne, odpalcie sobie streama na telefonie, ale odpalcie sobie teraz Fordze i zobaczymy, czy uda nam się spotkać, zobaczymy, czy to będzie działać. Takie spotkanie w grze, spotkanie w tym konkretnym trybie, w którym graczy może być dosyć dużo, nie? Później będziemy jeszcze raz wyszukiwać, spokojnie, to nie jest tak, że jednorazowo. Przez całą godzinę będziemy, wiesz, się bawić w to, nie? Okej, wyszukało mi, słuchajcie, wyszukało mi. Zobaczymy, co to będzie. 18 na 71. 71 graczy? What? Nie wiemy, czy jesteśmy ze sobą w sesji. Nie widać tutaj żadnego niku ani nic, nie? Jedziemy wszyscy na lokomotywownię i zobaczymy, ile osób naraz uda się spotkać na tej lokomotywowni. Już widzę, że tam jest sporo osób, ale słuchajcie, nie wyzywajcie się na pojedynki. Nie wyzywajcie się na pojedynki, jedziemy na razie tak, o, zobaczyć, czy to działa, czy możemy robić zloty. Czekaj. Ktoś tu się kręci. Miliox, ty to chyba nasze ziomeczki są. Ej, udało się. Ole beka. Ej, to są nasze ziomeczki. Patrz, jest jakiś ej, udało się dobić, czaicie? Ile tu nas jest? Czekaj, żebym tylko nie zatrąbił. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć osób jest w jednym miejscu jak na razie. Czy uda się zrobić tak, że będzie, nie wiem, Z20? Na razie czekamy tutaj na was na lokomotywowni. Więc jak coś, to potem uderzymy w kogoś drużynowo. Jest kolejny ziomeczek. Już audicę ma, zobacz, a to jest nasz ziom jakiś. Ole beka. Ej, udało się. Jak to się stało? Ej, ile nas tu jest? Chodźmy na ten plac. Chodźmy na ten plac i zobaczmy, ile nas tu jest. U mnie na sesji jest 20 osób. O, właśnie, to też możecie zobaczyć, bo u mnie na sesji jest 52 osoby. Więc jak u was są, jest tyle samo osób, co i u mnie na sesji, to najprawdopodobniej jesteśmy w tej samej sesji. Spróbujcie się ustawić jeden przy drugim. Nie we mnie, tylko jeden przy drugim. Tak jakbyśmy parkowali. Boże. Wszyscy tymi miniaczami. Spokojnie, spokojnie. Jeden przy drugim, dacie radę? Jezus, co się dzieje. Dobra, audica ogarnia. W ogóle zobaczcie, początek meczu gości już ma audica, ale wiadomo, bo to jest stonoga, zobacz. To jest stonoga, to wiadomo, że będzie miał audicę, no. Jak? O Boże. Ej, i potem drużynowo możemy pojechać na jakiegoś randomowego gracza i go zaatakować. Mamy sojusz teraz. Mamy zawiązany sojusz, czekaj. Co robimy? Ej, co, ja myślałem, że to się w ogóle nie uda tak. O kurde, tu jest strefa już! Uciekamy stąd! Uciekamy, bo tu jest strefa! O nie! Uciekamy do strefy, kurde! Ja mam tylko Mini Coopera. Patrzcie na minimapkę, ile nas tam było. Ej, to nie tak miało być. I co teraz zrobimy? To nie tak miało być. Ej, chyba dogonimy strefę. Chyba tak, bo tutaj już w lesie to jest. Ale i co? Da się drużynowo tutaj grać w eliminatorze. Zobaczcie. Bo będziemy grać w eliminatorze drużynowo. Gościu, musimy sobie robić takie zloty w trybie Fortnite.
nie pozabijajcie się tam po drodze czy coś. Na spokojnie. Ktoś mnie wysłał, a bo ktoś mnie wysłał na pojedynek, ja zaraz zginę. Ktoś mnie zabije. Ktoś chyba przypadkowo zatrąbił, bo my zawsze na zlotach trąbimy, no nie? Ej, spodziewaliście się, że to się uda? No, tak ktoś mnie rozwalił. Grajcie sobie sami na tym. Dobra, wyszukało. 70 osób jest w tym eliminatorze. Wow, to jest bardzo dużo. Normalnie jest tak po 50 osób, nie? Po 50, po 40 nawet. No, dużo osób dołączyło. 70 osób to jest prawie max na eliminatora, no nie? Jest naprawdę dużo. Dobra, ile osób jest na sesji? Zobaczmy. Jak ktoś nie zdążył kliknąć na ten zamek, to ja tu chwilę poczekam i będziemy mogli no po prostu się spotkać, nie? Poczekam tu chwilę, przyjedźcie sobie na spokojnie na zamek. Herbatka musi być, sorry. Herbatka musi być, a już tutaj zobaczcie, mamy 3 osoby. Gdzie oni jadą? Na dole ktoś tam był, okej. Jest, proszę bardzo. 3 osoby udało się teraz. Poczekamy jeszcze chwilę, zobaczymy kto dołączy. Ej, to działa. To działa. Na razie 3 osobom udało się, zobaczcie, mam 48 graczy. Kto ma jeszcze 48 graczy? Niech 50 nagle się pojawiło. Jest kolejna osoba, która tu przyjeżdża. To chodźcie, robimy zmasowany atak na tego gościa, który pojechał tam gdzieś. O, tu mamy jakiegoś dropa, właśnie wziął tego dropa. Idziemy go atakować, chodźcie. Zobaczymy co zrobi. Robimy zmasowany atak mini cooperowy. Co on ma za furę? O, czekaj, jak poleciał. Ej, robimy team mini cooperów i atakujemy. Atakujemy tamtego gościa, tutaj jakiś gościu jest. A to jest chyba jeden z naszych, dobra, to jest jeden z naszych. Następny chyba przyjechał. Następnych 2 jedzie, zobaczcie. Ej, jest nas więcej. 3 mini coopery nowe przyjechały. Ile nas tu jest? O kurde, gonimy tego golfa. Po drodze jak... Jo, ile nas... Patrzcie na minimapę. Patrzcie na minimapę. Dawajcie, jedziemy kogoś zaatakować. Ja będę jechał powoli, żebyśmy się nie zgubili. Tu ktoś jest, kto to jest? To jeden z naszych? Nie wiem. Ja was nie znam wszystkich tutaj. Ciekawe co ten gościu. Ciekawe co jakieś randomy sobie tutaj pomyślą o nas, nie? Ej, to jest jeden z naszych też, ten co tutaj przyjechał. Nie gadaj! To aż tyle was jest na tej sesji? To ja się nie dziwię, że ja was tak często spotykam w trybie Fortnite. Patrzcie na to. Jedziemy, ej, mamy swój gang. Jedziemy kogoś zaatakować. The Golf, dobra, może być. Słuchajcie, ja mam Golfa. Gdzieś tu był jakiś ziomek, nie? Jakiś ziombel był. Bo ktoś się tu z kimś ścigał. Ale nie wiem, czy właśnie nie jest tak, że ci przeciwnicy, którzy będą się do nas zbliżać, oni mogą znikać, nie? Może tak być, że oni będą znikać. Bo Forza ma limit graczy wyświetlanych, limit samochodów wyświetlanych w jednym miejscu. Limit do chyba tam 12 osób jakoś tak, nie? Ktoś się tam ściga. Patrzcie ile nas jest. No i teraz widać, zobaczcie, teraz widać ile nas jest. Możemy naprawdę robić zmasowany atak na eliminatorze. Tylko widzicie, ja muszę odpalić streama, żeby dużo osób kliknęło w tym samym momencie wyszukiwanie meczu. I wtedy to się udaje. Zobaczcie, ekstra. Patrz, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i ja 7. Tyle osób udało się zgrać w jednym czasie. Niesamowite. Nie wiem, czy uda nam się właśnie kogoś spotkać, nie? Czy ci gracze, jak będą się do nas zbliżać, to będą znikać, bo tak może być. Ale wiecie co? Możemy sobie razem pojeździć do końca meczu i zobaczymy, co uda nam się zrobić dzięki temu, nie? Wiecie, że można do tyłu trąbić? Wiedzieliście o tym? O kurde, jest jakiś dropik, bierzcie sobie, bierzcie z... A, ci co się ścigają, to nie mogą, nie? Patrzcie, Audi RS4, proszę bardzo, jaki dropik. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. Boże. Proszę bardzo, zgarniamy dropy z całej mapy. Zgarniamy dropy i proszę bardzo, już jest Audica. Już jest Audica. Dobrze, uciekamy, bo tutaj strefa się zmniejsza. Kogoś, ktoś się tu zbliża, patrzcie, ktoś się tutaj zbliża.
to się tu zbliża golfem, to nie jest nikt od nas. To nie jest. Bierzemy go! Spychamy go, dawajcie, a do ataku! To nie jest nikt. Nie, to jest Bartek, to jest jakiś Bartek. To chyba od nas jest. Nie wiem. Tu jest kolejny dropik, proszę bardzo. Bierzcie sobie, Porsche Macan. Kto chce? Kto chce Porsche Macana? Bierzcie sobie. Chodźmy gdzieś tu na górę zobaczyć. Bo tam widzę jakieś znaczniki graczy. O, jedzie coś, to nie jest chyba już... Ten już na pewno nie jest od nas. Ktoś tam śmiga, zobaczcie, dwóch się ściga między sobą. Gonimy, a czekajcie, tam jest jakiś lepszy samochód na górze. Temu poprzeszkadzamy, pyk, a ten ma lepszy, ten ma gorszy samochód, tamten ma lepszy. Dobra, idziemy tamtego zaatakować, słuchajcie, idziemy zaatakować tego z lepszym samochodem. Pojechał gdzieś tam, myśli, że jest kozak, bo on ma siódmy poziom, a tu wyzwał na pojedynek gościa, który ma, wiesz, który ma poziom drugi. Nie? To nie tak, to coś nie tak, gonimy go i atakujemy. Mamy swój gang, zobaczcie. Tu, i co, mówicie, że nie da się drużynowo grać w tryb Fortnite? Proszę bardzo, udowadniam, że się da. Gonimy go. O kurde. Uwaga, uwaga. Gdzieś tam na skraju strefy miał chyba punkt. Pojedynek wyzywał. Audi RS. O nie, Bugatti Veyron. O shit. I to był Kacper. To był jakiś Kacper! Może to on nie ogląda teraz streama, ale to jest też jakiś Polak chyba. Nie wiem, słuchajcie, Bugatti i Volkswagen to są tacy bracia trochę, no nie? Można powiedzieć. Bugatti Veyron kontra Golf. No powiem wam, wykazałbym się niesamowitymi umiejętnościami, gdybym wygrał ten pojedynek. Zobaczę, czy tutaj nie ma jakiegoś dropa, żebym znowu nie był taki goły i wesoły i skończę z golfem. Jest coś. Wezmę to. Mam nadzieję, że nie golf. Super, bierzemy, bierzemy. Chodźcie na kontenery. Ej, są ludziska prawie za każdym razem. Proszę bardzo, kontenery lądujemy. Cyk. Bo się wiecie, kurczy się arena, więc tutaj chwilę tylko. Ale super. Za każdym razem udaje nam się wbić, zobaczcie. Dobra, jedziemy, jedziemy, bo tu się strefa już, wiecie, kurczy. Jest. Deszcz Mini Cooperów. Jak to wygląda? Chodźcie sobie, poszukamy dropików dla was, żebyście też nie byli tacy goli i wesoli, nie? Musimy się dozbroić, no jak? Tutaj mamy kolejny dropik. Nie wiem, co tu będzie, no ja, mi się udało Alfę zgarnąć. No jest Volkswagen, no. Kto pierwszy, ten lepszy, proszę sobie brać. Są duże szanse, że my nikogo nie spotkamy nawet przez to, że nas tak dużo w jednym miejscu jest. Ale zobaczymy. Na spokojnie, na spokojnie. Kurde. Ja sobie będę powoli jechał, nie? Jak spotkamy jakiś dropik. Ej, słuchajcie, bo tutaj strefa się do nas zbliża trochę. Kierujmy się może tak bardziej w prawą stronę. O, coś takiego. Ja będę powoli jechał, tak żeby i Mini Cooper nadążył i tam inni też. I szukamy dropów dla tych Mini Cooperów wszystkich. Zobaczcie, jak to wygląda. No jest ludzko armia. To jest ludzko armia, 1% klub. Ej, dobra, przyciśnijcie tam gazu w tych Mini Cooperach, bo strefa już zaraz za nami jest. A niektórych to tam nawet już łapie. O kurde, ej, się bardzo szybko zbliża. O nie, uciekajcie. Uciekajcie, bo się bardzo szybko zbliża. O kurde, nie. O, tylko nie w las. O nie, wszystkie Mini Coopery, ile tam ich jest? Uciekaj! Może faktycznie tak być, że my nikogo nie zobaczymy na tej sesji, jeśli będzie nas tutaj tak dużo. A chciałbym zrobić taki, wiecie, zmasowany atak na jakichś innych graczy, nie? To by było ekstra. Patrzcie, ani jednego... O, jest tam coś na górce. Jest tam coś na górce, możecie sobie zgarnąć. Tak, już jeden Mini Cooper jedzie. Do lasu już nie pojedziemy, bo strefa się zmniejsza. Musimy uciekać trochę od tej strefy. Jest galant, ojej, współczuję, współczuję. Ej, jest nas bardzo dużo. Ale są nikłe szanse, że się kogoś spotka.
takiego, wiesz, obcego gracza. Chyba, że... chyba, żebyśmy na przykład zmniejszyli liczebność naszej ekipy, na przykład do 3 osób, albo grupkami się rozdzielili, to wtedy są szanse, że kogoś obcego się spotka, ale to wtedy już nie to samo, nie? Tutaj chodzi o to, żeby zrobić taki, wiesz, zmasowany atak. O nie, nie dolecę! Ale nikt się ze sobą nie ściga, zobaczcie jaka kooperacja. I to się liczy. Siema Krystian, witam w gronie sponsorów. Ktoś tam, widzicie, ktoś tam dropa zgarnął daleko. Nie wiem, czy to nie ktoś od nas, ale może jakiś obcy gracz, może uda się go ogarnąć. Spokojnie, ziomek. Czekaj, patrzcie, był tu? Był tu, a już go nie ma, nie? Może się tak zdarzyć, że ktoś z was też tutaj do mnie próbuje dojechać, a na przykład znika albo przenika, nie? Nie wiadomo. Ktoś tu zgarnął dropa i zobaczcie, nie ma go. Możliwe, że my tych wszystkich graczy, co tutaj są, nie widzimy, bo nas w jednym miejscu jest po prostu za dużo. I wiesz, w Forza Horizon nie można widzieć więcej jak 12 osób w jednym miejscu. Ze względu na to, że wiesz, PC-ty by sobie poradziły, nowe konsole, nowej generacji by sobie poradziły, nowy Xbox. Ale stary Xbox One, no już z czymś takim sobie nie poradzi. A tutaj mamy granie cross-platformowe, więc PC-t gra z Xboxem. No i jakieś ograniczenia muszą być także i dla PC-ta. No nie? Wiadomo, że na PC-cie grafika jest lepsza. No ale tutaj jeśli chodzi o takie sieciowe tematy, no patrzcie ile nas jest. Jak to wygląda? Tak, już jest bardzo malutka strefa, no. Za chwilę będzie chyba ostateczny pojedynek, tak mi się wydaje. No bo... jak? Ile jeszcze do końca? Czy jak to jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i 10, 10 Volvo jest. 10 osób w jednym miejscu, a 22 osoby są ogólnie na sesji. Jest bardzo możliwe, że wiesz, ktoś tam gdzieś tam w tle jeździ, tylko po prostu go nie widzi. Nie widać, nie? Jest napisane w rogu odliczanie. U mnie tego nie ma, ale może u was to jest gdzieś widoczne. No i co teraz? Będzie koniec tego meczu, czy nie? Ej, czy będziemy tak stać? Czy się ta strefa się chyba nie zmniejszy? Nie ma żadnego odliczania. Ej, u góry, w lewym górnym rogu mam timeout, ale to jest dlatego, że wyjechałem za strefę. I dlatego mi się pokazuje ten pasek, ale to nie jest odliczanie do końca meczu. Jeszcze 8 osób w ogóle postronnych jest, poza naszą ekipą. Jest jeszcze 8 osób postronnych, które nie wiedzą co się dzieje. Dlaczego nie widzą pozostałych osób, nie? Dlaczego nie mogą ich wyzwać na pojedynek? Żeśmy zbugowali serwery. Czekaj, jak wyjadę, to coś się stanie? Nie, chyba. O kurde, timeout! Jak szybko rośnie! O nie! Kurde. Dobra, słuchajcie, wyszukało coś. 72 osoby! 75 osób to jest max. To jest max na ten tryb. Kurde, nie ma dymu, jak deszcz popada, to jest niefajnie. Ech. Na lokomotywownię jedziemy? Na pociągi? Czy na miasto? Ja jestem na razie w mieście. Strasznie długo wyszukuję tego eliminatora, kurde. Serwery chyba popsuliśmy, serio. Ej, zobaczcie, znowu długo wyszukuję. Nie wiem, czy coś z tego będzie, chyba żeśmy przeciążyli serwery albo coś, nie wiem. O co chodzi? Ej, autentycznie, możemy faktycznie robić problemy z wyszukiwaniem tej sesji. Przez to, że tyle osób jednocześnie klika, wyszukaj. Nie chce się wyszukać teraz sesja. Nie? Możemy autentycznie robić my problemy. Bo to jest, to się chyba, nie wiem, czy tak się, to się rzadko zdarza w Forzie, że 2000 osób klika jednocześnie wyszukaj mecz? Jak myślicie? No nie chce mi wyszukać. Pokazało ile graczy jest, pokazało, że tam 16 coś tam, ani jednego gracza, same boty jeżdżą sobie w kółko, ale żadnego gracza nie widzę. Czyżby serwery padły? Bana dostałeś, może być, że dostałem bana.
Dzięki, dzięki bardzo za donacik. Tak, jeśli chcesz dołączyć do klubu, to mamy Discorda naszego klubowego. Tam robimy sobie zloty, czy to w GTA, czy to w Fordzie. I możesz sobie tam wbić. Jakbyś chciał linka do Discorda, to masz w dziale informacje na moim kanale. Możesz sobie tam dołączyć. Jasne. Tylko musisz poczekać na aktywną rekrutację, bo jeszcze nie wiem, kiedy wznowimy. Na razie mamy komplecik, no. Ale wiesz, czasami ktoś się tam wykrusza i pojawia się miejsce nowe dla kogoś, także wtedy można sobie dołączyć na spokojnie. Nie udało mi się złapać tej drugiej lampy. Ej, no wyszukuję mi tego meczu, chyba nic z tego nie będzie już dzisiaj, co? Naprawdę żeśmy ja muszę takiego jakiegoś live'a zrobić. Wiesz, oznaczyć jakąś byle jaką grę. Zrobić jakąś taką zakazaną miniaturkę. Żeby były, wiesz, żeby jak najmniej osób dobiło, nie? Pomyślą, o Lucek gra w Call of Duty, to ja nie wbijam, nie? I wiesz, mało osób wbije wtedy na streama. I ja sobie, i wtedy sobie możemy zrobić ten tryb Fortnite, bo w tym momencie jest ciężko, nie? Zobaczcie, nie da się grać. Co zrobimy teraz? Nie, ja myślę, że naprawdę coś z tymi serwerami jest nie tak. I możliwe, że mieliśmy jakiś swój mały wkład w to, że serwery się zrypały. Autentycznie, bo ten tryb nie jest przewidziany do tego, żeby, wiesz, żeby tyle osób w jednym momencie kliknęło wyszukaj mecz. No nic, nie zagramy razem już eliminatora. Dostałem bana. O kurde. No dobra, wiecie co? Zobaczcie, udało nam się dołączyć w eliminatorze. Nic, ja jestem zaskoczony, że to w ogóle wyszło. Jestem zaskoczony, że to w ogóle wyszło, że udało się spotkać, że można zrobić coś takiego, że jak duża ilość osób w jednym momencie kliknie wyszukaj eliminator, to można dołączyć do tego trybu, ale nie spodziewałem się, że ten eliminator przez to siądzie. Chyba serwery siadły. Nie wyszukuje mi już od dłuższego czasu meczu. Znaczy tak, pokazuje mi tu graczy, że wyszukało 72 osoby, ale nic się dalej nie dzieje, nie?